skierowane tutaj do nas, od pana Wójta, na wniosek komisji rewizyjnej o przedstawienie informacji oraz stosownych dokumentów dotyczących działalności klubu. Takie dokumenty przedstawiliśmy i tu może pytanie do pani przewodniczącej komisji rewizyjnej, czy te dokumenty były zgodne ze stanem faktycznym, bo rozumiem, że to, że miało to na celu jakąś kontrolę. Tak, tak. I ewentualnie jakie są wyniki tej kontroli, czy rzeczywiście robimy to co robimy, bo otrzymujemy tutaj dofinansowanie ze środków publicznych. Jest to konkurs ofert na określone działanie i czy my te zadania rzeczywiście realizujemy. Przypomnę, że dostajemy środki finansowe na realizację zadania z piłki nożnej i czy my się ewentualnie z tego wywiązujemy, czy te dokumenty były zadowalające, czy... Tak, oczywiście dokumenty bardzo oczywiście komisja rewizyjna otrzymała te dokumenty, tu żeśmy wspólnie je. Tak, potwierdzam, dokumenty są wiarygodne, słusznie, ze stanem faktycznym taki, jaki jest. Natomiast co do rozdzielenia środków finansowych, jeszcze nie została podjęta decyzja. Komisja ewentualnie w formie informacji taką komisję wystawi. Także ta decyzja była, nie jest jeszcze podjęta, natomiast co do sprawozdania, żadnych zastrzeżeń komisja rewizyjna tutaj nie miała. Jak najbardziej są one wiarygodne, ze stanem faktycznym, tak jak tak jest. Także tutaj żadnych zastrzeżeń nie mamy. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze ma jakieś zapytania? Pan przewodniczący Komisji Oświaty Łukasz Bartosiak.